Na dzisiejszej konferencji będziemy poruszać tematy dotyczące gospodarki pasiecznej oraz chorób pszczół. Jeśli chodzi o gospodarkę pasieczną, będziemy tutaj mówić o przygotowaniach naszych pszczół do okresu zimowego, później wiosennego i do okresu letniego. Będziemy rozmawiać o chorobach pszczół, o tym, które nas najbardziej dręczą, czyli o warozie, o nozemie i tym podobnych. Największym problemem, jeśli chodzi w tej chwili o pszczelarstwo, jest kurcząca się z roku na rok baza pożytkowa dla pszczół. Nasze pszczoły mają coraz mniej kwiatów, coraz mniej pyłku, coraz mniej pożytku, które mogą przynieść do ula. Na dzisiejszej konferencji mamy trzech panów, którzy będą prowadzili wykłady. Są to panowie, którzy prowadzą duże pasieki i to są ludzie, którzy po prostu na co dzień żyją wśród pszczół i z pszczołami, dlatego wydaje mi się, że są to dobrzy ludzie. To jest pan Marek Podlewski i pan Cezary Kruk. Na dzisiejszym tutaj spotkaniu będziemy również gościli pana Mirosława Majcherka, który opowie nam, jak się produkuje miody pitne i będziemy również degustować te miody, które pan Mirosław Majcherek produkuje. Głównym sponsorem dzisiejszego spotkania jest pan starosta Nyski, pan Czesław Biłobran, objął nad naszą dzisiejszą konferencją patronat honorowy. Dzisiaj na konferencji przywiozłem miody, pyłek kwiatowy, propolis, świeczki z wosku pszczelego naturalnego, także to jest pełny asortyment, jaki w tej chwili posiadam. Z pszczelarstwa da się wyżyć jak najbardziej, bo jestem na to najlepszym przykładem, bo jakby się nie dało, no to niestety trzeba by było coś szukać jeszcze dodatkowo na etacie, ale z drugiej strony wtedy bym nie mógł się poświęcić w 100% pszczołom, także coś by było zaniedbane. Praca pszczelarza jest trudnym zawodem w tych czasach, gdzie jest jeszcze dużo chorób, trzeba rozpoznawać te choroby, dodatkowo jeszcze praca fizyczna jest, powiedziałbym, że jest ciężką pracą. Opłacalność pszczelarstwa nie jest taka zła, ale największy problem to spadek populacji pogłowia pszczół. W latach 80. mieliśmy 2,5 miliona rodzin pszczelich, teraz mamy 1 milion rodzin pszczelich. To jest pochodna chorób nowych, nieznanych wcześniej, takich jak warroza, nasilenie się chorób wirusowych oraz sprawa zanieczyszczenia środowiska. Głównie chodzi o pestycydy. W rolnictwie używa się około 1600 pestycydów. One wszystkie trują albo podtruwają rodziny pszczele. Jest to duży problem i jest z tego powodu jest spadek pogłowia 2,5 razy. To dotyczy wszystkich państw wysoko rozwiniętych, szczególnie Europa Zachodnia, Stany, ale niestety także Polska. Pszczelarzy jest 50 tysięcy na 38 milionów, to nie tak dużo. Kiedyś było ich 250 tysięcy, czyli liczba pszczelarzy zmniejszyła się wielokrotnie. Ale do pszczelarstwa, które kiedyś było domeną ludzi starszych, emerytów, garną się również ludzie młodzi, widząc szansę utrzymywania się i życia tylko z pszczół. Pasiek zawodowych w Polsce jest około 1200, czyli ludzi, którzy żyją tylko z pszczół, albo dla nich pszczelarstwo jest dużym składnikiem ich budżetu. Czyli jest to rzecz nowoczesna. I są też szanse pewne w pszczelarstwie. Apiterapia, która jest od dawna, ale staje się coraz bardziej modna i się przebija w świadomości społecznej. Oraz jeszcze jeden element, zapylanie. Pszczoły największe korzyści dostarczają człowiekowi z tytułu zapylania roślin. Szacuje się zazwyczaj, że korzyści z tytułu zapylania roślin są 30 razy większe niż korzyści, jakie uzyskuje pszczelarz ze wszystkich produktów pszczelich, których jest wiele. Miód, wosk, propolis, mleczko, jad, obnóża pyłkowe, pierzga i jeszcze inne produkty, o których mogę mówić, jeżeli będzie potrzeba. Na dzisiejszej konferencji tematem mego wystąpienia będzie miodosytnictwo w pszczelarstwie polskim od zarania do czasów współczesnych. Miód pitny jest takim, można powiedzieć, produktem dodatkowym, ubocznym oprócz miodu naturalnego i uważam, że każdy pszczelarz, bartnik, przynajmniej chociaż raz w życiu powinien poświęcić się i zrobić u siebie miód pitny. Stąd dzisiaj przywiozłem na konferencję taką małą mini produkcję, mini browar miodowy, żeby naocznie, fizycznie, na zasadzie łopatologii zaprezentować, jak się w prosty sposób robi miód pitny, który nie ulega skażeniu i nadaje się do picia. Myślę, że miód pitny jest niedocenianym produktem, bo miód pitny w poprzednich latach był również lekiem, był napojem królewskim. W ogóle pierwszym napojem było nie wino, nie piwo, a miód pitny jeszcze w Dionizach, w Egipcie. I dlatego miód pitny, do którego się dodaje odpowiednie soki, czy malinowy, czy aronie, jest lekiem.